Grupa Antyteatr, która działa w naszym Domu Kultury, powstała w roku 2001 w Domu Kultury w Niedobrzycach. Tam jako teatr wyobraźni działa do roku 2005. Grupa specjalizuje się w lekkich formach teatralnych zbliżonych stylem i klimatem wykonywanych sztuk do kabaretu. Preferowana jest groteska i humor absurdu. Wiele sztuk wykonywanych przez zespół powstaje w oparciu o poważne scenariusze, które następnie są przerabiane i adaptowane właśnie do komedii absurdu. Thank you.
Państwa z nami. Renata Filipowa przyjechała do nas, jak mówiłem, z Republiki Czeskiej, jest zaprzyjaźniona z naszą instytucją, mogę powiedzieć, artystką, która na jesieni ubiegłego roku była uczestniczką Pleneru Artystyczne Zbliżenia, Pleneru Międzynarodowego Artystycznego, który organizowany był właśnie przez Dom Kultury w Pałowice. Bardzo mi miło, że możemy gościć sztukę Renaty w naszym Domu Kultury, w naszej stronie, do Dorotki. Niewielnie miło temu dziedzinie, że możemy gościć tutaj samą panią Renatę. Pani Renatę zapraszam bardzo gorąco. To właśnie pani Renata Filipowa, bardzo elegancka pani, wspaniała artysta, który materiałem twórczym są plastikowe butelki. Oto, który jest tworzony właśnie teraz z pani Renaty i tutaj w naszej galerii możemy zobaczyć kilka takich prac, to są rzeźby Feta, a także kula, która pozdrawia nas, jak się masz, jest wykonana w technice Feta. Piąta kula, nie można przeczytać, ale może nie wszyscy będą mieli okazję, wykonana jest z 4 km sznurka petardowego. Odwiedzać rybi i widząc to, co pani robi, spowoduje, że można robić wiele rzeczy na raz. To cisza. Wydaje mi się, że nie warto za dużo o niej mówić, ponieważ są fotografie o ciszy, której szukam na co dzień w giełku swoich codziennych obowiązków. Nasze życie płynie bardzo szybko, dlatego wydaje mi się, że takie momenty ciszy, zatrzymania, wciągnięcia jakiegoś malutkiego fragmentu, takiego malutkiego jak fotografie, z całej naszej rzeczywistości jest bardzo ważne. Moment skupienia się